Bytomiu trwa przeprowadzka ukraińskich rodzin z budynków szkoły baletowej do nowo przygotowanych lokali w dawnej poradni psychologicznej. Są to podzielone pokoje, gdzie rodziny mają zapewnione zarówno aneks kuchenny, jak również tutaj właśnie łazienkę. Są one dostosowane, przygotowane te wszystkie pomieszczenia. Dzięki temu mogą tutaj w dobrych warunkach mieszkać. Przenosiny były konieczne z powodu planowanego remontu budynków szkoły. Teraz 60 osób, z których większość stanowią dzieci, rozpocznie nowe życie w czterokondygnacyjnej kamienicy przy ulicy Rostka 16. Dorośli przez ostatnie kilka miesięcy zdążyli już oswoić się z nową sytuacją i intensywnie myślą o przyszłości. Są to osoby, które starają się już mówić po polsku, są osoby, które przebywają u nas w ośrodkach i szukają również pracy tutaj na terenie Bytomia bądź na terenie sąsiednich miast. Jeżeli taką pracę znajdują, bardzo często się zdarza, że rezygnują tutaj z pobytu w miejskich placówkach. Podobnie jest w innych miastach. W Katowicach, gdzie od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę uchodźców pojawiło się najwięcej, stawia się przede wszystkim na integrację obywateli Ukrainy, jak również ich jak najszybsze usamodzielnianie. Pomaga w tym pozyskane od UNICEF-u 46 milionów złotych, dzięki którym można m.in. tworzyć miejsca w żłobkach dla dzieci z Ukrainy, czy odpowiednio doposażać tego typu placówki. To jednak nie koniec. Jesteśmy przygotowani na to, że może nadejść taka sytuacja, że warunki atmosferyczne, czy też to, że nie ma na Ukrainie w wielu miejscach dostępu do prądu, czy też ogrzewania, spowoduje, że m.in. do Katowic przyjedzie większa grupa uchodźców. Cały czas mamy jeszcze wolne miejsca. Kilkudziesięciu obywateli Ukrainy przebywa nadal w zasobach lokalowych gminy Sosnowiec. To miasto również ma na uwadze, że o ile uchodźców jest teraz mniej, to w każdej chwili może się to zmienić. Rosyjska inwazja trwa od 24 lutego 2020 drugiego roku i jak na razie nic nie wskazuje na to, że się zakończy. W sumie to już mamy przećwiczone, tak jak inne miasta, ten sposób postępowania i ewentualnie kwestie zwiększania tychże miejsc i lokalizacje, gdzie te osoby będzie można przenocować. Mamy to już rozpracowane, także jest kilka miejsc na terenie naszego miasta, które mogą osoby z Ukrainy przyjąć. Przypomnijmy, że w dalszym ciągu pieniądze na utrzymanie uchodźców w imieniu Skarbu Państwa wypłaca wojewoda śląski. W zależności od zapewnionego komfortu kwota ta może wynosić nawet 70 zł za dzień za przyjętą osobę z Ukrainy.